Dziękuję Panu za gratulacje. Kolejne 3 punkty dopisane do roku naszego. Na pewno cieszę się z gry w defensywie zespołu po raz kolejny. Trzeba pochwalić chłopaków za mądrość, za rozwagę, za konsekwencje. To był klucz do zwycięstwa. Neutralizacja środka pola. Widzieliśmy, jakie są mocne strony przeciwnika. Przede wszystkim stałe fragmenty gry. Mają zespół wysoki. Dwóch silnych zawodników w środku defensywy, którzy wchodzą na stałe fragmenty. Staraliśmy się tego unikać, ale kilka razy no niestety były te stałe fragmenty, po których przeciwnik nam zagraża, ale z gry nie stworzył żadnej sytuacji. Także mądrze w ustawieniu, mądrze w asekuracji. A udało się zdobyć bramki. Piękna bramka Leandro po indywidualnej akcji ustawiła mecz. No i później czekaliśmy na swoje szanse na kontry. Dwie z nich udało się zakończyć. Można było kilka razy zachować się trochę lepiej, ale nie ma co tutaj dywagować. Po prostu cieszyć się z tych punktów. Ważny teraz tydzień, długi. Możemy trochę odpocząć. Trochę znów mamy zawodników porozbijanych, trochę kontuzji. Także ten tydzień dla nas ważny na to, żeby się odpowiednio przygotować do następnego meczu. Dziękuję.